W Elephant Bullet stworzyliśmy unikalny projekt, którym w VR-ze można sobie postrzelać na realnych rypikach broni. Ten projekt skierowany jest do służb mundurowych, które mogą realizować swój trening w VR-ze, ale także na rynek sportowy, jak i na rynek rozrywkowy, na przykład rynek turniejów e-sportowych. W naszym rozwiązaniu możemy nie tylko strzelać, ale też odczuwamy postrzał, mamy specjalną kamizelkę, w której odczuwa się poczucie postrzału. Na zestaw właśnie składa się zestaw VR, repliki broni, które są zgodne wagowo i oceny zachowania z realną bronią, kamizelka sensoryczna oraz oprogramowanie, które daje możliwości symulacyjne różnych sytuacji strzeleckich lub ćwiczeń strzeleckich. Na to rozwiązanie zgłosiliśmy 2 patenty, więc jest to rozwiązanie chronione. Intencją rozwiązania jest to, że broń jest opomiarowana. Jest to nasza autorska elektronika, która umożliwia śledzenie broni od wyjęcia z kabury przez wszystkie czynności strzeleckie, czyli przeładowanie, odbezpieczenie broni, oddanie strzału, wymianę magazynka, zmianę trybu pracy broni czy trybu strzału. Te wszystkie czynności z naszej strony są opomiarowane specjalnymi czujnikami, także jesteśmy w stanie mierzyć czasy tych czynności oraz pokazywać słabe punkty. Jest to szczególnie istotne dla służb mundurowych, gdzie w sytuacjach bojowych ten, kto szybciej użyje broni, wyciągnie broń, uzyskuje przewagę taktyczną, ale także na rynku sportowym, gdzie po prostu liczy się czas oddania strzału. W strzelectwie sportowym, na przykład w strzelectwie dynamicznym, jak Action R czy IPSC. Naszym celem strategicznym jest popularyzacja tego do takiej postaci, żeby można utworzyć ligę e-sportową takiego strzelectwa, bezpiecznego, ekologicznego i też uczącego po prostu posługiwania się bronią. Rynek służb mundurowych jest rynkiem, powiedzmy, trudnym, który jest bardzo dobrze finansowany i te cele finansowe są wzrostowe. Natomiast zdajemy sobie sprawę, że wejście na ten rynek może być odroczone w czasie. Takim pierwszym rynkiem dla nas najłatwiejszym, najciekawszym i największym jest rynek atrakcji rozrywkowych. Dlatego jednym z pierwszych produktów, które planujemy zrobić, jest dostosowanie tego zestawu do możliwości organizowania turniejów e-sportowych i organizacja takich turniejów przy wielu eventach strzelectwa dynamicznego, jak ASG czy IPSC. To jest taki pierwszy rynek. Drugim rynkiem, też bardzo ciekawym, jest strzelectwo sportowe. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale każdy zawodnik przygotowujący się do strzelectwa, do turnieju sportowego strzelającego, gdzie się strzela na ostrą amunicją, wystrzeliwuje około 400 naboi dziennie. Koszt jednego naboju to jest 1 złotówka, więc taki trenażer przeznaczony na rynek sportowy jest bardzo pożądany ekonomicznie.